i malarstwo, które jest puste, ma jedynie cieszyć nasze, zaspokajać nasze jakieś takie czysto wizualne pragnienie. W tym wypadku to malarstwo zdecydowanie bardziej posługuje się takim swobodniejszym gestem, jest tu więcej takiego malarskiego mięsa, jest więcej płaszczyzn, więcej gry z przestrzenią. No i nawiązań do bardzo konkretnych nawiązań, czy to do malarstwa, które jest nieprzedstawiające przed wojny, czy nieprzedstawiającego abstrakcyjnego ekspresjonizmu powojennego. Przykładem jest chociażby ta kratka, ten grid, który pojawia się w książce Oryginalność awangardy, jest takim motywem przewodnim, gdzie Rozenbichał zastanawia się nad tym, na ile awangarda była właśnie oryginalna. No i w ogóle, jeżeli rozmawiamy o tym malarstwie, to takim podstawową rzeczą jest to, że patrzymy na te obrazy nie jak na pewnego rodzaju okna, przez które artyści oglądają świat, tylko ich własny świat zamknięty.